Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania badań. Pomiary i badania instalacji pozwalają ocenić ich stan techniczny pod względem niezawodności działania i bezpieczeństwa użytkowania. Według obowiązujących przepisów prace przy wykonywaniu prób i pomiarów należą do prac wykonywanych w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia życia ludzkiego ze względu na możliwość porażenia prądem elektrycznym. Z tego powodu podczas wykonywania badań instalacji elektrycznej należy stosować szczególne zasady organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne. Prace kontrolno-pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z tych osób musi posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga asekurująca osoba wykonującą tę pracę powinna być co najmniej przeszkolona w kierunku udzielenia pomocy przedlekarskiej. Do wykonania pomiarów należy używać odpowiednich i bezpiecznych przyrządów pomiarowych, które należy sprawdzać przed użyciem i w razie potrzeby po wykonaniu pomiarów. Jeśli podczas wykonywania pomiarów istnieje możliwość dotknięcia elementów instalacji będących pod napięciem pomiaru, należy zastosować osobisty sprzęt ochronny oraz zastosować środki ostrożności zapobiegające porażeniu prądem elektrycznym. Przed rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin w celu stwierdzenia kompletności, braku usterek i prawidłowości wykonania badanej instalacji. Montaż układu pomiarowego należy wykonać zgodnie ze schematem, a po doprowadzeniu napięcia nie wolno dokonywać żadnych zmian w połączeniach. Na stanowisku pomiarowym musi panować porządek. Należy usunąć wszystkie zbędne przedmioty. Osoba wykonująca pomiary jest odpowiedzialna za przygotowanie, przeprowadzenie i ocenę wyników pomiarów oraz sporządzenie protokołów z badań, jak również za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wykonywania pomiarów. Mierniki stosowane w pomiarach okresowych. Przyrządy pomiarowe wykorzystywane w pomiarach instalacji elektrycznych muszą spełniać wymagania określone w ustawie o normalizacji, w myśl której podlegają one kontroli metrologicznej Głównego Urzędu Miar. Legalizacji pierwotnej poddaje się przyrząd pomiarowy po wyprodukowaniu, przed wprowadzeniem go do obrotu lub użytkowania. Legalizacja ponowna to każda kolejna legalizacja przyrządu pomiarowego. Osoba użytkowująca przyrządy pomiarowe ma obowiązek przedstawienia ich do legalizacji. Przyrządy pomiarowe podlegające legalizacji muszą mieć ważny dowód legalizacji. Zatwierdzenie typu przyrządu pomiarowego jest decyzją prezesa Głównego Urzędu Miar dopuszczającą przyrząd danego typu do legalizacji lub użytkowania w kraju. Podstawa zatwierdzenia typu następuje po wykonaniu badań prototypów lub egzemplarzy produkcyjnych przyrządów i stwierdzeniu, że spełniają wymagania stawiane przyrządom legalizowanym. Dla zatwierdzenia typu wykonuje się badanie jedynie na wybranej grupie przyrządów danego typu, a dla legalizacji badaniom musi być poddany każdy egzemplarz przyrządu.